Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm drowning on my knees and I may fall as I'm so close to the end. To chciałbym przede wszystkim wam wszystkim podziękować. Najbliższym współpracownikom z zarządu, trenerom, nauczycielom, z panią dyrektor na czele, którą tutaj widzę, tak, dziękuję ślicznie. Wszystkim kierownikom drużyn, opiekunom medycznym, no wam zawodnicy, bo to wy gracie i wy pokazujecie, co potraficie zrobić. Chciałem wam też serdecznie, rodzice, podziękować. Wspieracie nasz klub nie tylko składkami, ale przede wszystkim emocjami. Wspieracie nas również często dowożeniem dzieci na zawody i tym, że żyjecie na co dzień tym, czym żyją wasi podopieczni, wasze dzieci. Serdecznie dziękuję i już w tej chwili życzę wszystkim miłych, takich słonecznych dni w trakcie wakacji. Dziękuję bardzo. Fantastyczna inicjatywa do tego, żebyśmy się mogli spotkać, porozmawiać, wymienić się wnioskami po całym sezonie. Gdzieś karczek. Jakiś karczek, co widać na załączonym zdjęciu. I można spędzić przede wszystkim czas z rodziną swoją, gdzie na co dzień przy tych obowiązkach zawodowych tego czasu jest mało, a tutaj możemy w miłej, fajnej atmosferze się dobrze bawić. I z rodziną, jak powiedziałeś, to rozumiem córka, że tak mało dyskretnie sięga po twoją kanapkę, to na pewno jest. Córka, a córka idzie w ślady taty? Będzie coś uprawia jakiś sport? Będę w przyszłym roku chodzić na plastykę. Ten moment, kiedy możemy się spotkać razem i nawet w takiej formie zabawowej po prostu pobyć z sobą, no to te relacje na pewno są ściślejsze i tym bogatszy jest sam klub, bo to, co tworzy każdy klub, to są ludzie przede wszystkim.